nami Bagieta, ulubieniec publiczności. Siemanko, Bagieta. Witam, witam. Gościu, co to było za show, siema? No było show, robiłem pompeczki pomiędzy tymi. Bagieta miałem staje. Miałem energię. Tam trochę kurzkę pokazywałem, bo mówię, dalej, chodź, nie? Bagieta, czy w twoim DM-ie sporo kobiet pisze do ciebie? Słuchaj, ja nie będę glizdy, kurwa, po oktagonie, kurwa, gonił. No 100%. Bagieta, powiedz mi, czy sporo kobiet do ciebie pisze? Napisało tam powodzenia, coś w tym rodzaju. Jaki masz sposób na bajer? Miłość jest jak gitara, a gitara strun ma wiele, struna miłości stoi na czele. Albo, moja droga, niebo płakało, jak ty, kurwa, z nieba spadałaś. Poezja, bardzo piękna. Stary, jak już to niebo płakało, to gdzie byś ją zabrał na randkę za swoją kobietę, Bagieta? Na pola mokotowskie. Nie, zaprosiłbym ją do siebie. Zrobiłbym trzypoziomową galaretkę, do tego wisienka, serduszko ze bitej śmietany, zrobiłbym szaszłyki z owoców, pokroiłbym mięso na kawałki kurczaka, usmażył i bym to bym przygotował zanim ona by przyszła. Czyli taki jest trochę romantyk w tobie. Ja bardzo jestem uczuciowym chłopakiem, tylko po prostu żadna nie umie mi zaufać i po prostu, no ja nie będę się, ja już za dużo kurwa się starałem, biegałem za tymi dziewczynami, więc pierniczę, powiedziałem teraz, jak jakaś nie zapuka do moich drzwi, to ja nie będę szukał. A to dziewczyny, pukajcie do bagiety, szaszłyki i inne rzeczy z serduszek, tak, a sobie na śniadanie, jakbyś podał parówki, to z ketchupu byś serduszko zrobił? Zależy, co by lubiała. Czy by lubiała parówki, czy jajecznicę, czy może jakąś sałateczkę pokrojoną we cienkoplasterki pomidorów, ogórków. Czyli to wszystko umiesz zrobić. Słuchaj, moja mama zawsze twierdziła, nas było dziesięcioro, zawsze mi tłumaczyła. Nieważne, że ty jesteś facet, ty masz umieć gotować, prać, sprzątać, zmywać, wszystko. Nieważne, bo sobie poradzić w życiu. Dziękuję, mamo, ci za to. Dziękujemy ci też, Bagieta, jako kibice, bo dajesz za kozacki show. Dziękujemy twojej mamie. Ja teraz przekazuję ciebie w ręce Moniki, która czeka już na ciebie. Tak, Bagieta, już, dziękujemy im. Tutaj. Już prawie, Monika to jest kobieta, być, z której można było gotować. Zaprosimy tu Monikę, tak. Czy nie? Monika już między prawie, nas. Prawie się powiem między do nas, Monika. To ty... Ja muszę się, wiesz, rozpychać łokciami między facetami, bo inaczej mnie tutaj nie było. No. Bym została zmiażdżona przez wasz ale ja ci powiem, Bagieta, co byś gotował Monice? Ostatnio mnie zaskoczyła. Lubi krewetki, no. Monika mnie ostatnio zaskoczyła, bo ja ci zadam pytanie, nie wiem, czy słyszałeś. Co byś wybrał? Teleportację? Jakbyś mógł jedną rzecz używać, teleportację czy zatrzymanie czasu? Teleportację. A ja bym ci zatrzymał czas i byś nie skoczył. No dobrze. A wiesz, co mi Monika na to powiedziała? Powiedz. Że ona by teleportnęła się przed tym czasem, gdzie ja zatrzymałem czas i by mnie powstrzymała. Ja mi łeb rozjebało. Fajtpaka miałeś. I to tylko Monika mnie rozjebała. Ale Monika jest ponadczasowa. Najlepsza polska dziennikarka. Dobra, ja teraz ten tekst wykorzystuję, że jak ktoś wybiera czas, to ja mówię o teleportacji. Bagieta Crusher, dobra, oddaję was w ręce ten. Pytanie, czy możemy zrobić te wspólne zdjęcie do miniaturki, pozwolicie? Nie. Dobra.